Już od 1928 roku w budynku przy ulicy Dolnych Wałów 3 działa kino. W sobotę odbyła się wyjątkowa urodzinowa projekcja filmowa. Dzisiaj jest podwójnie okrągłe święto, dlatego że kino Amok w tym roku obchodzi 25 lat swojej działalności. Natomiast drugie, ważniejsze dla nas jest takie, że dokładnie 90 lat temu, właśnie dzisiaj w sobotę 8 grudnia, tyle że wtedy to było 1928 roku, zostało otwarte kino, to w którym jesteśmy, w tym, że wtedy nazywało się ono UP Lichtspiele. Przed projekcją filmu zgromadzeni goście mogli poznać wiele nieznanych faktów dotyczących tego miejsca oraz posłuchać interesującego wprowadzenia do historii tego obiektu aż do czasów współczesnych. Pomimo wielu zmian ustrojowych zachodzących na ziemiach gliwickich podczas tych 90 lat, miejsce to pozostało kinem będącym niemym świadkiem wpływów politycznych i ideologicznych. Przechodziło różne koleje losu, przede wszystkim dlatego, że zmieniały się państwa ustroje. Kiedy ono zostało otwarte, wtedy Gliwice należały do Niemiec, były to czasy Republiki Weimarskiej, czyli jeszcze względnej demokracji. Szybko niestety nastała III Rzesza, no, która trwała do 1945 roku. Potem wojna przerwała na krótko działalność tego kina, w zasadzie nie wojna, tylko jej zakończenie. Wtedy, kiedy wyzwalano Gliwice w styczniu 1945 roku, nastąpiła przerwa w wyświetlaniu filmów i wznowiono wyświetlanie filmów po pół roku 29 czerwca 1945. No i wtedy zmieniło ono nazwę na Bajka. I Bajka była kilkadziesiąt lat w czasach PRL-u, który też się zmieniał, miał różne fazy. W końcu zmienił się ustrój, jeszcze kino Bajka trochę tu było, a my jako Amok wprowadziliśmy się tutaj w 2009 roku. No i niedługo nam to już stuknie, też 10 lat działalności właśnie w tym miejscu. Także jesteśmy trzecim kinem w tym budynku, ale ważne jest to, że nieprzerwanie wyświetla się tu filmy. Podczas urodzinowego seansu wyświetlony został Mocny Człowiek w reżyserii Henryka Szary. Mocny Człowiek jest adaptacją powieści Stanisława Przybyszewskiego i opowiada o artyście, który dla sławy i bogactwa jest w stanie posunąć się do największych niegodziwości. To jeden z ostatnich polskich filmów epoki kina niemego. Za udźwiękowienie na żywo do filmu odpowiadało super trio w składzie Maciej Maleńczuk, Jakub Rutkowski i Robert Tuta. Muzyczna ilustracja do filmu z lat 20. to połączenie rockowej improwizacji i nowoczesnej elektroniki.